Słuchaj, obiecuję ci, że jeżeli zastosujesz się uważnie do tej strategii z filmu, który teraz właśnie obejrzysz, to będziesz wyciągał naprawdę w perspektywie czasu dobry zarobek, naprawdę fajny zarobek z giełdy. I pokażę ci dzisiaj tak od A do Z kompleksowo, jak zwykle no na naszym kanale, po prostu będzie wszystko w jednym. Taką moją strategię na tradowanie kryptowalutami, która jest nie dość, że prosta, to naprawdę bardzo skuteczna i mi naprawdę. Podczas tej hossy pozwoliła sporo, sporo zarobić. Będzie to strategia również na wzrosty, kiedy jakby do jakiego poziomu kupować kryptowaluty, oraz również na spadki, kiedy ją sprzedać gdzie jakby możemy potencjalny dołek zaliczyć, by znowu potem taniej daną krypto odkupić. I serio, jakby nie polecałbym Ci czegoś, czego sam nie sprawdziłem, a naprawdę ta strategia najzwyczajniej w świecie działa. Także słuchaj uważnie i opowiem też Ci o game, który wychodzi już jutro jako IO na Kange. Exchange, a za parę dni będzie jego listing, który potencjalnie również da nam bardzo fajny zarobek, także słuchaj uważnie. I to tutaj, jeszcze strategii, to jest to taka jedna z bezpieczniejszych, która, jak sam zobaczysz, właśnie pomaga mi w osiąganiu lepszej po prostu stopy zwrotu z inwestycji i obiecuję ci, jak zobaczysz ten film do końca, to diametralnie będziesz dużo lepszy i po prostu przestaniesz popełniać błędy, tylko zaczniesz budować dodatkowy, fajny. Dochód. Ja też jestem zwykle sceptyczny co do tego typu filmów, ale jak sam zaraz zobaczysz, ta strategia naprawdę jest racjonalna. Wszystko ma ręce i nogi, a co za tym idzie, naprawdę ona działa. Pokażę ci, jak oceniam wykres dominacji Bitcoina, jak to się wszystko ma do kapitalizacji, na co masz konkretnie zwracać uwagę, jakie wskaźniki, jakie sygnały masz czytać i jak masz na nie reagować, by potem. Wyciągnąć konkretne wnioski, by później móc jakby konkretnie zareagować na rynku, by potem móc potencjalnie powiększyć jakby swój dochód, koniec, koniec końców, więc jakby jest to mega ciekawe. I też naprawdę jest bardzo ważne taką strategię mieć, bo ogólnie kluczem do sukcesu nie tylko na giełdzie kryptowalut, ale też praktycznie w każdym takim aspekcie życia jest po prostu posiadanie strategii. Czy to, czy to jeżeli chodzi o sport, czy to chodzi o naukę nowego języka? To jest naprawdę mega, mega ważne. I tak jeszcze przypomnę, bo zaraz konkurs się kończy. Dosłownie teraz za parę dni, 14 czy tam 15 listopada, kończymy konkurs, gdzie do wygrania jest 5 razy po 300 zł w dowolnie wybranej przez ciebie kryptowalucie. Także jeżeli chcesz w nim wziąć udział i po prostu mieć więcej szans, yy, napisz komentarz pod tym filmikiem. Ja po prostu sobie z tych tutaj moich różnych filmików yy, wybiorę parę, yy, parę osób. Także jakby po prostu napisz komentarz, daj subskrypcję oraz daj łapkę w górę pod tym filmikiem, żeby się po prostu tego konkursu zaliczyć. I tutaj naprawdę bardzo szybko jakby sobie budujemy tą naszą społeczność na tym naszym polskim kanale i jestem z wam za to naprawdę wdzięczny. Bo to też mnie raziło, jak ja sam patrzyłem na te kryptofilmiki wcześniej na polskim YouTubie, że po prostu jakość jest no słaba, tak? Dlatego ja tutaj naprawdę staram się dawać wam no jakby całe moje doświadczenie przelać na papier żeby po prostu tą jakość powiększyć i też jestem Wam właśnie za to wdzięczny teraz widzę po jakby subach, że to jakby doceniacie, więc dzięki, bo gdyby nie wy, to nie byłoby też mnie, także naprawdę ja to doceniam. Więc sub, łapka w górę i komentarz. Też jeszcze przypomnę o giełdzie Bybee, teraz jest fajna promocja, jeszcze przez y, półtorej dnia, gdzie możecie jakby mieć y, cashback do 3,5 dolarów, tutaj jest 3 tysiąca, ale jakby z moim linkiem macie 3,5 tysiąca. Y, fajna okazja, tu jeszcze jest jakieś potem losowanie, dodatkowo macie też 10 do dolarów kuponu, tak po prostu jakby za pierwszym przy depozyt, po prostu musicie jakby złożyć depozyt, czy to będzie w kryptowalucie, czy to będzie w jakiejś po prostu w walucie fiat, obojętnie w ciągu w ciągu doby bodajże i po prostu otrzymujecie 3,5% cashbacku do tych 3,5 tysiąca dolarów, także fajna sprawa, nie dość, że jakby ta giełda jest mega fajna, bo po prostu jest mega podobna do Binance, taka minimalistyczna, to jeszcze mają po prostu o wiele mniejsze prowizje niż Binance, tam czytałem chyba Tutaj widzicie Binance na 0,1, a Bybit ma 4 razy mniej. Tutaj jest 0,1, tutaj jest również 1,4 mniej. Także naprawdę te prowizje są tutaj dużo, dużo mniejsze. No i co po prostu polecam wam? Tutaj po prostu w opisie na samej górze macie link do tej, do tej po prostu strony, żeby się zarejestrować. I też dlatego, że na tej giełdzie są naprawdę małe prowizje, ja również za polecenie wam tego mam też, widzicie tutaj po 2 dolary mi się teraz na razie zebrało, także to nie jest moja w ogóle taka główna motywacja, żeby wam tą giełdę polecać, po prostu uważam, że naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna okazja, żeby sobie tutaj trochę zarobić. I też odsyłam Was do mojego Twittera, teraz tu też się dzieje konkurs, także będziecie mieli po prostu dwie szanse, żeby sobie coś wygrać. Twitter to jest taka, wiecie, jakby główne social media kryptowalut, także jak chcecie być tu na bieżąco z wszystkim, co się dzieje w świecie krypto, to zachęcam Was tutaj, żeby sobie konto na Twitterze założyć, żeby tutaj mnie zafollowować. Tutaj macie w przypiętym Tweecie mój po prostu konkurs też na Twitterze samym. Ale już zaczynajmy, więc opowiedzmy sobie o tym IO i o gemie, które teraz może naprawdę fajnie wystrzelić w górę. A chcę Wam powiedzieć o tym, ponieważ jego IO jest już jutro, a za parę dni będzie jego listing na giełdzie. Także może Wam się uda na to załapać. I chodzi mi oczywiście o Smart Electrum, które pojawia się na giełdzie Kanga, właśnie jako IO we wtorek. 9 listopada o godzinie, tu jest 10, ale to jest UTC. Naszego czasu to będzie godzina 11.00, jak tutaj pisze. Warto się na takie IO próbować załapać, bo zwykle coiny kupione na tym IO później na listingu rosną fajnie w górę. Ja sobie teraz zobaczymy na MM Pro, które, jakby właśnie polecałem, i przed chwilą też wychodziło na. Na, na listy, jako IO, on tutaj widzicie było bardzo nisko, już urosło ponad dwa razy, bo chyba była taka minimalna wartość za 0.13, teraz jest widzicie, doszło to do 0.4, także urosło sobie razy 3. Takie IO to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, więc myślę, że czemu nie? Zawsze jest szansa, żeby sobie tutaj y, zarobić. A nawet jak nie zdążymy, to możemy jeszcze kupić na początku na listingu po tych pierwszych spadkach, żeby po prostu, żeby sobie tutaj trochę dorobić pieniędzy. Ale od początku, czym to w ogóle jest? Czym w ogóle jest Smart Electrum? Bo ma to być taka kryptowalutowa platforma jakby aukcyjna. Yy, ma być ona zbudowana na blockchainie Ethereum, ale domyślnie ma też obsługiwać operacje międzyłańcuchowe, czyli po prostu podobnie jak w zasadzie polka doty, yy, gdzie oni jakby też tworzą taki ekosystem, który pozwoli policzyć. Yy... Połączyć różne blockchainy i Smart Electrum zostało stworzone, aby rozwiązać problemy z płatnościami występującymi właśnie na rynkach kryptowalut. I pozwala ona w łatwy sposób wymieniać kryptowaluty w celu kupowania towaru lub usług, a także oferuje jakby porównywarkę cen oraz możliwość zamieszczania ogłoszeń. Będzie również na nim możliwość zarabiania, zbierania funduszy na cele charytatywne. I co miesiąc twórcy Smart Electrum jakby zdecydowali się przeznaczać. 5% swoich dochodów na wspieranie różnych projektów. I tak na chłopski po prostu rozum chcą oni stworzyć coś na kształt kryptowalutowego Amazona albo eBay'a. Taką platformę ogłoszeń w pewien sposób, chyba tak mogę powiedzieć, która działa na, zas na zasadach krypto. I tutaj widzicie, tak ich strona wygląda. Yy, tutaj możemy sobie o ich tokenom o wszystkim poczytać. Yy, tutaj jest Steam. To są też jakby Polacy yy. Także tak to tutaj właśnie wygląda. Partnerzy ten set Kanga, także, także jest to sprawdzone i też słuchajcie, no jak to wychodzi na Kangę. Tak, jest to IO, jakby też Kanga, TenSet, które jakby są jego partnerami, muszą też ten projekt sprawdzić. Także wydaje mi się, że jest on naprawdę fajny, legitny. I no, zobaczymy, jak tutaj pójdzie, ale ja myślę, że coś na nim sobie zarobimy. Ja tutaj akurat w ten projekt nie będę się pakował jakimś dużym kapitałem, yy, bo po prostu jest to jakby. Taki też mniejszy projekt polski, nie jak to było w przypadku MM Pro, który był reklamowany dosłownie wszędzie, ale coś sobie tutaj wrzucę i miejmy nadzieję, że urośnie. I wam też również polecę tutaj jakimś kapitałem się w to załadować. Nie oczywiście jakimś dużym, żeby potem nie było płaczu, ale wydaje mi się, że to jest fajna opcja. Tym bardziej, że mają oni bardzo mały hardcap w wysokości 300 tysięcy dolarów na tym IEO. MM Pro chyba miało ponad milion dolarów, które się dosłownie rozeszło w parę sekund, więc wydaje mi się, że tutaj też Smart Electrum z tym hardcapem rozejdzie się też dosłownie w parę, parę sekund bądź minut. Też fajne jest to, że tutaj odbędzie się vesting, czyli jakby inwestorzy którzy wezmą jakby udział w IEO dostaną na początku tylko po listingu 10% tokenów, a reszta będzie stopniowo odbuchowywana, co też jakby ma przeciwdziałać jakby szybkiemu dumpowi ceny w dół, tylko jakby stabilnemu wzrostowi. Także to jest fajne. Tutaj sobie sprawdźcie to. Odsyłam was i link macie oczywiście w opisie do Kangi na rejestrację. Logujecie się, rysujecie, tutaj macie od razu zakładkę iO i właśnie token select, który jest ich jest na samej górze. Ale przejdźmy już sobie do strategii i skupcie się, proszę, bo będę mówił tutaj naprawdę dużo konkretów. Więc taką podstawą mojej strategii inwestycyjnej, takiego pomnażania mojego majątku, jeżeli chodzi o kryptowaluty, jest po prostu Bitcoin. I chcę tutaj jakby zaznaczyć, że jest to strategia długoterminowa i Bitcoin jest w świecie no największą kryptowalutą, co też jakby daje to, że jest ona najbardziej sprawdzona, najbardziej pewna, ma tutaj największą kapitalizację. Pewnie znowu tutaj będzie nowe ATH za chwilkę i po prostu jest najbardziej Pewna. I też dlatego głównie trzymam bitcoina. O altach też sobie powiemy oczywiście, ale moja strategia, jeżeli chodzi o bitcoina, a altcoiny trochę się różni między sobą, więc zaczkimy sobie tutaj od bitcoina. Jak cena bitcoina wzrasta, to najczęściej również wzrasta cena pozostałych altcoinów, tak? To jest logiczne. Jak wpływają po prostu pieniądze na rynek, kryptowalut, to nie wpływają tylko do bitcoina, tylko także też wpływają do innych kryptowalut. No oczywiście tam wiecie, w większości, bo tam zawsze znajdą się jakieś y, wyjątki. I te wzrosty najczęściej są bardzo podobne, jeżeli chodzi o te główne kryptowaluty. I czym dalej wlewa, tym jakby tutaj mogą być coraz to większe rozbieżności, że zamiast na przykład tutaj wzrastać one, maleją i tak dalej, bo już po prostu jest ta dysproporcja coraz coraz większa. I w kapitalizacji, tak samo jak w wolumenie, po prostu we wszystkich, także im większa krypto, tym jakby one się podobnie do siebie w stosunku też do siebie zachowują. I też warto zaznaczyć, tak jak to właśnie jest teraz się dzieje, że jeżeli Bitcoin pnie się w górę, tak wiecie, bardzo mocno w górę, to przeważnie zostawia on w tyle inne altcoiny i ma największe wzrosty, jak to właśnie dzieje się teraz, gdzie jakby Bitcoin naprawdę sobie ładnie dzisiaj poszedł nam w górę. I dlaczego tak jest? A dlatego, że jest on po prostu postrzegany, tak śmiesznie zabrzmi, bo na tak dynamicznym rynku, jakim są krypto, ale Bitcoin jest postrzegany jako taka, pewniejsza lokata kapitału niż te pozostałe altcoiny, po prostu jest on największy i ludzie myślą, że to jest jakby największe bezpieczeństwo. I też dlatego jak ludzie widzą, że rynek pnie się do góry, to przeważnie jakby zamykają swoje profity tutaj na innych altcoinach i przechodzą do bitcoina, bo te profity mogą być potencjalnie bezpieczniejsze, a przełoży się to na równie co dynamiczne wzrosty. Także, tak to jak właśnie my teraz widzicie, rynek bardzo wzrósł, a Bitcoin jest prawie, że tej top 1, jeżeli chodzi o, o wzrost, jeszcze jest y, XRM, ale w ogólnej rzecz, ale w ogólnym rozrachunku tej Bitcoin jakby ma jeden z największych wzrostów, jeżeli chodzi o. Ostatnią dobę. A jeżeli Bitcoin spada, to głównie pociąga też za sobą inne altcoiny, stop 10. Altcoiny podobnie wzrostowo zachowują się podobnie, a te z mniejszym market capem żyją swoim życiem. A jeżeli jeszcze, jeżeli Bitcoin bardzo spada w dół, wtedy już jakby cały rynek krwawi upada i nie ma co po prostu zmiłuj się. I te takie wahania między Bitcoinem a altcoinami są w pewnym sensie sezonowe, i to łatwo sprawić na. W wykresie dominacji Bitcoina, który ja lubię oglądać swoją drogą, bo jakby to nam... Taki wgląd, w którym miejscu jesteśmy. Więc teraz, jak widzimy, tutaj sobie spadaliśmy przez długi czas. I dla tych, którzy są mniej rozeznani w temacie, to wykres dominacji bitcoina oznacza, ile procent wszystkich pieniędzy w kryptowalutach jest tylko w samym bitcoinie. Więc teraz, wszystkich pieniędzy jest 43.71% w samym bitcoinie. Jeżeli wykres idzie do góry, to znaczy, że pieniądze z altcoinów idą do bitcoina, tak jak właśnie to jest, ma miejsce dzisiaj. Przy tych gwałtownych wzrostach, po prostu ludzie zamykają swoje profity na altach i hajs idzie do bitcoina. To jest zupełnie normalne. A jeżeli dominacja idzie w dół, tak jak to właśnie miało miejsce przez ostatni miesiąc, to znaczy, że ludzie idą do altcoinów. I teraz, jak już oceniłem sobie stopień dominacji bitcoina, to tutaj też zawsze sprawdzam, w jakim kierunku idzie rynek i sama kapitalizacja rynku. To sobie właśnie porównuję z wykresem dominacji. Więc sobie teraz wchodzę na CoinMarketCap. Tutaj mamy charts i mamy global currency charts i mamy y, nasz tutaj market cap wtedy jakby porównuję ten wykres dominacji Bitcoina y, z wykresem samej kapitalizacji I teraz okej okay, jakby widzimy że oba tutaj te czynniki nam rosną i możliwe to jest właśnie to że za chwilę pobijemy ATH nowe na Bitcoinie bo po prostu ludzie się przygotowują kapitałem żeby go skumulować żeby zaraz go jeszcze bardziej w górę wystrzelić jeżeli z kolei kapitalizacja całego rynku by malała, a tutaj wykres byłby rósł samoistnie bitcoina, wtedy ja bym się wstrzymał z inwestowaniem, bo pieniądze z rynku odchodzą, ludzie idą z altcoinów w bezpieczniejsze aktywo, czyli bitcoina, ale jednak pieniądze z rynku odchodzą, więc wtedy ja bym się wstrzymał. A jeżeli kapitalizacja by wzrastała, a bitcoin by malał, jeżeli chodzi o dominację jego, to jak to mamy miejsce przez ostatni miesiąc, stosunkowo, bo teraz to jeden wystrzał był. Ostatnio to znaczy, że jakby yy, taki altcoin season, yy, sezon, w którym jakby altcoiny wzrastają, się rozpoczął. Wtedy też będą jakby nam głównie wzrastać altcoiny. I jak też już mówimy o altcoinach, to tak się składa, że jakby mój poprzedni film na kanale, do którego teraz masz odnośnie w górnym prawym rogu ekranu, jest właśnie o szukaniu dobrych altcoinów. Także jak chcesz to sobie go zobaczyć, polecam ci go, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Więc teraz, jak już oceniliśmy, w jakim stadium takim bitcoinowo-altcoinowym jesteśmy, to następnie musimy ocenić, ile taki cykl może potrwać. I tutaj może nam pomóc analiza techniczna i też dla sprostowania powiem, że wiele osób mówi, że z tą analizą techniczną to jest loteria, bla, bla, bla i ja się z tym zgodzę, ale moje zdanie jest takie, że działa ona, faktycznie działa, ale tylko i wyłącznie w dłuższych okresach czasu. I tam wiecie, jak te świece są takie, nie wiem, jednodniowe, tygodniowe, czy tam miesięczne, to to jest spoko ale w krótszych okresach czasu, jak nie wiem, godziny, minuty to wprowadza duży, duży zamęt na rynku i po prostu, no ja się z tym nie zgodzę, według mnie day trading to jest po prostu gówno i to nie działa. I też dlatego, jak sobie wpiszecie na YouTube'a day trading, to będziecie tutaj mieli... Masę, tutaj widzicie tego typu filmików, gdzie tutaj się ludzie fleksują swoim autem. Po prostu zarabiają oni nie na Day tradingu jak mówią, tylko na sprzedawają wam tam jak, jakiś kursów w opisie. Bo po co tak się chwalić? To jest w ogóle bez sensu. Tutaj widzicie, jakby ko kolejny, nie? Day trader i o, to jest bogaty rezydencja, jakieś tam McLareny ma. Tej kolejny, jakby i to jest ciekawe, jak sobie piszecie, long term Investment Forex, czyli po prostu odwrotność tego to już są same takie potencjalnie nudne filmiki, jakiś facet, tutaj widzicie przy monitorze, już nie ma tych McLarenów, nie ma tych rezydencji, nie ma tych fajnych Audi, a to dlatego, że tutaj po prostu jest to dobra i sprawdzona wiedza, a ludzie chcą tej głupiej wiedzy, chcą się szybko wzbogacić i po prostu potem tracą. Jakby, zwróćcie sobie na to uwagę, to jest bardzo ciekawe, jakby long time trading i day trading, jaki jest typ filmików na YouTubie. I teraz sobie, okej, okay, wejdźmy sobie tutaj w jednego debila, i tak, zobaczmy sobie, o, tu już, o, widzicie, w opisie, KB Trading Education, sprzedam wam moje kursy, bla, 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 bla. jestem zajebisty, ale tak naprawdę to nic nie umiem. No, to, słuchajcie, tak to właśnie działa, o, widzicie, View Courses. No, i tutaj już 230 funtów za 5 za dni, co nie? Więc właśnie na tym oni tutaj zarabiają, a nie na tym, że faktycznie jakby im coś wychodzi, bo im w życiu nic nie wychodzi. Ale znowu zboczyłem z tematu, więc wracajmy. Więc, jak chcecie sprawdzić, czy kupić bitcoina, to sprawdzam sobie najpierw świece, Wykres miesięczny i tygodniowy. I szukam tutaj, teraz mam na wykres tygodniowy. I szukam na wykresie jakiegoś ułożenia, które może wskazywać potencjalnie na to, że jesteśmy właśnie w okresie wzrostowym, który to jakby wzrost będzie też kontynuował swoje pięcie się w górę. I szczególnie interesuje mnie wykres, który wygląda tak, że jest jakby dłuższa pompa w górę, po której następuje spadek, i po której jakby znowu. Wzrastamy i równamy się tutaj z poprzednim szczytem. Także pompa, dół, równamy się z poprzednim szczytem. Jak sobie zwrócicie jakby uwagę też na, prze na przeszłość, to najczęściej kiedy wiąże się to właśnie z tym, że ten wzrost tutaj, po zrównaniu się ze szczytem, kontynuujemy ten wzrost. I tak to było w tym przypadku. Hop, hop, siup. Tutaj też w tym przypadku, gdzie sobie tutaj i tak urosiliśmy do tego poziomu. Potem był spadek. OK, ale tu jest znowu hop, siub znowu wyrównanie z tym szczytem i rośniemy. Tutaj znowu hop, siup, wyrównanie, rośniemy. I to też właśnie była, też to mówię chyba w jednym z poprzednich filmów, że ludzie się tutaj baje tego double topa, tak, że tutaj jakby już po tym jakby topie idziemy w dół, ale słuchajcie, jednak było odbicie, wyrównanie się z tym szczytem i faktycznie jakby poszybowaliśmy znowu w górę. Jestem ciekawy, co teraz będzie się, da się działo. I jak spojrzymy sobie na to z perspektywy miesięcznej, to tak samo, tutaj hop, Wybicie w górę znowu, i teraz właśnie na wykresie miesięcznym zrównaliśmy się z poprzednim ATH, które tutaj było w kwietniu-w maju. I wydaje mi się, że właśnie znowu teraz pobijemy swój, swoje ATH po raz kolejny, także to może być bardzo ciekawy miesiąc, teraz listopad i grudzień. Więc jak teraz, jakby wykres tygodniowy, miesięczny pozwala nam przypuszczać, że będą dalsze wzrosty, no i po tym wykresie, ja stwierdzam, że tak, wykres miesięczny i tygodniowy pozwala nam to faktycznie przypuszczać, bo tutaj, jakby wszystko się zgadza, to przejdzie, Przejdziemy sobie na wykres dzienny, ale wykres dzienny ma już do siebie to, że jest po prostu mniej dokładny, także pomożemy się w tym przypadku jakimiś wskaźnikami. I ja wprowadzam parę wskaźników do gry, aby chociaż trochę mi pomogły. I lubię dwustudniową moving average, to się nazywa, czyli dwustudniową MA i jeszcze 50-dniową MA, on sobie tutaj otworzyłem. Jak sobie przecie po prostu 200 day. Tutaj, jak wam się one jakby pokażą na TradingView przynajmniej. Jeżeli już kiedyś używałeś analizy technicznej, to wiesz, że ta 200 MA i 50-dniowa MA to jest coś częstego w takim jakby repertuarze osób, które korzystają ze wskaźników. I w skrócie to 200-dniowa MA jest wskaźnikiem linii wsparcia. I używa się jej samej, jeżeli świece bitcoina są nad nią, to znaczy, że jakby potencjalnie mamy rynek by, czy wzrostowy, pójdziemy w górę, a jeżeli jesteśmy pod nią. To, tak jak to było tutaj wcześniej, jeżeli jesteśmy pod nią, to potencjalnie mamy rynek niedźwiedzi i pójdziemy w dół. I najczęściej to się sprawdza. Słuchajcie, tutaj widzicie, jakby byliśmy po tą świecą, szli, szli, szliśmy w górę. Jak tutaj myśmy poszli nad nią, idziemy w górę, tutaj znowu w dół, tutaj znowu myśmy ją pokonali i znowu idziemy w górę. Także to się tutaj naprawdę bardzo fajnie nam sprawdza. I ja z tego naprawdę korzystam. To wszystko działa. A z kolei 50-dniowa MA to jest taka też również bardzo linia wsparcia, ale jak użyjemy ich razem obu, to pokazują nam one ciekawe rzeczy, bo one po prostu bardzo fajnie na siebie oddziałowują razem nawzajem. I jeżeli Dwustudniowa MA przetknie od góry 50-dniową. To potencjalnie mamy bardzo zły znak, że mamy rynek niedźwiedzi, i naprawdę to jest zły znak, gdy jakby absolutnie bym nie inwestował. to i widzimy, że tutaj jeszcze trochę tam było hmm, spadków. Ale jeżeli jest na odwrót i jakby dwustudniowa MA przednie nam od dołu tą 50, to potencjalnie to jest bardzo dobry sygnał. Jest to chyba Golden Cross to się nazywa. Tam Złoty Krzyż i mamy rynek byczy, co jakby zapowiada nam. Jak przepowiada trochę, że będą dalsze wzrosty. I jeszcze mamy trzeci wskaźnik, który mi się sugeruje, teraz tu go zamknę, te nasze, i otworzę 128-dniową MA. I teraz co ona robi? Sobie troszkę odbliżę wykres. I 128-dniowa MA to jest bardzo silna linia wsparcia. I po prostu jak, jak nasze świece przetną ją od góry i polecimy w dół to znaczy, że po prostu mamy rynek potencjalnie niedźwiedzi i wtedy bym absolutnie w ogóle w żadne bitcoiny nie inwestował, tylko się wstrzymał, bo potencjalnie będziemy ciągle spadać w dół. Jak na przykład byście się go posłuchali w, właśnie w maju tego roku, to jak ludzie to przycięliśmy ją, to byśmy sobie dużo kapitału oszczędzili, bo tu jest 48 tysięcy dolarów, spadliśmy maksymalnie na 30 tysięcy dolarów, więc tej naprawdę to się sprawdziło. Jak ją przecinamy ogólnie, to oczywiście jest wszystko dobrze, a tutaj było to zagrożenie wcześniej też tym double topem i dosłownie usnęliśmy tą 128 MA i się od niej odbiliśmy, co jakby było bardzo, bardzo dobrym znakiem. Bo gdyby nie to, gdybyśmy tu zaczęli jakby coraz głębiej spadać w las, to znaczyłoby też to, że po prostu byśmy potrzebowali jeszcze, jeszcze w dół, bo jakby ta główna taka linia wsparcia zostałaby zniszczona, tak? I teraz tak, kiedy ja swoje zyski realizuję? No więc zaznaczam sobie po prostu punkty takie najważniejsze oporu, jeżeli chodzi o po prostu długoterminowe jakby inwestycje. Takim głównym punktem oporu było właśnie pobicie poprzedniego ATH, co już się stało i tutaj też jakby dużą część swoich jakby zysków, jeżeli chodzi o Bitcoina zrealizowałem, a teraz po prostu pójdziemy sobie w górę. Chyba taki kolejny punkt oporu większy jest na 74 tysiącach dolarów. Tutaj mam kolejny, jakby take profit. I tak po kolei sobie te punkty tutaj oporu sprawdzam i zawsze tam jakąś część zysku realizuję. Ale to też zależy, bo jeżeli fundamentalnie i też newsowo cały jakby świat mówi o kryptowalutach, że same są dobre informacje, to czasem z tego take profitu zrezygnuję. Jeżeli też chodzi o realizowanie zysków, to przeważnie robię to wychodząc do USDC albo do BUSD, jako że są po prostu pewniejsze od swojego poprzednika, czyli USDT, czyli Tethera. A jeżeli zastanawiasz się, czemu mam te take profity zamiast ciągle czekać na... zamiast ciągle czekać, bo wartość Bitcoina i tak z Czasem, tam z latami będzie zrastać, to po prostu chcę je sprzedać tamte te profity, żeby potem znowu kupować sobie na spadkach, żebym tego bitcoina koniec końców miał jeszcze więcej. I teraz, tak, kupowanie na spadkach. Jak to robię? Ja. I teraz, moja strategia na kupowanie na spadkach jest prosta. Jeżeli widzę, że wykres spadł poniżej czegoś takiego, sobie tutaj otworzyłem nowe okienko, co nazywamy my Bollinger Bands, czyli tutaj, właśnie jeszcze pokażę, wpisujecie na, na Trading View, Bollinger, to nawet macie Bollinger Bands. Jeżeli lubisz, mamy tutaj od, odpalony wskaźnik RSI, sobie też wpisujecie RSI, tu macie go. I teraz tak, kiedy odkupuję Bitcoina po spadkach, po tych, tych profitach, więc... W poprzednim, jakby tutaj założeniu, jakby patrzyliśmy, kiedy bitcoin może potencjalnie spadać, tak jakby w użyciu tej, tej naszej 128-dniowej 128 linii kroczącej. I teraz sobie powiemy, kiedy bitcoina na nowo po tych spadkach odkupywać. Więc teraz mam dwa tutaj takie wskaźniki odpalone, moje ulubione, czyli. Bollinger Bands, sobie tutaj możemy pisać, to jest właśnie tylko ta tutaj wstęga, którą tutaj mamy. Oraz jakby porównuję ją sobie z RSI, yy, którym mam tutaj na dole. Oczywiście to jest wykres dzienny, absolutnie nie mniejszy. I teraz tak, porównuję sobie, słuchajcie. I jeżeli widzę, że. W świecie bitcoina zaczynają muskać tutaj dolnej granicy tego właśnie Bollinger Bands, ale również wykres RSI pokazuje nam tutaj bardzo taką dolną gra granicę. To właśnie na tym etapie bym odkupił jakąś część bitcoina na nowo po sprzedaży jego wcześniejszego na, na wzrostach, bo oznacza to, że prawdopodobnie są przed nami kolejne tutaj wzrosty, tak. I to się naprawdę tutaj sprawdza. Tu jest dolna granica tej wstęgi, i tu jest dolna RSI. Tu jest dolna granica wstęgi, potem są wzrosty, i tu jest też równie dolna RSI. Także to jest mega fajne. Tu jest dolna granica wstęgi, no i tu są też jakieś wzrosty. Więc to się tutaj najczęściej sprawdza. I, tak, i taka właśnie jest moja prosta strategia, żeby sobie tego bitcoina po tańszej cenie tutaj odkupić. I oczywiście pamiętajcie, nie schodźcie poza jakby ten one-day trading, bo im, mniej, Im dalej w las, tym jakby to jest mniej, mniej czytelne. Yy, w skrócie jeszcze raz tutaj opowiem: 128-dniowa MA jest bardzo silnym wsparciem. Yy, 200-dniowa MA jest, się bardzo przydaje, jeżeli chodzi właśnie o wyznaczenie tego, czy będziemy sobie dalej rośli. A w połączeniu z 50-dniową MA, to jakby pokazuje nam jeszcze tak bardziej, czy jesteśmy stosunkowo w, w okresie byczym, czy, czy niedźwiedzim stopniowo jakby realizuje swoje tutaj take profity na takich największych resistance line, czyli tam na tych największych liniach oporu, żeby potem móc Bitcoina odkupić taniej, a sugeruje się w odkupieniu go taniej tym właśnie, że tutaj mam wskaźnik Bollinger Bands oraz ten RSI wskaźnik, który jakby w połączeniu pokazuje nam ładnie, kiedy potencjalnie Bitcoin może nam wzrosnąć. Także to jest po prostu moja strategia, jest ona bardzo prosta. Jeszcze sobie raz ten filmik obejrzcie. Tutaj naprawdę nie ma z tym żadnej, ale to żadnej filozofii. Tylko najczęściej, właśnie ludzie często sobie lubią życie utrudniać, tam wymyślają nie wiadomo jakie strategie, na nie wiadomo jak, ile sposobów, i też najczęściej tracą. A to głównie dlatego, że raz grają na mniejszych interwałach czasu, bo prostu chcą się szybko wzbogacić, czyli tam sobie grają na tych. Powiedzmy minutowych, godzinnych, ale też no, jeszcze gorszych, yy, bo chcą się po prostu szybko wzbogacić. A jak wiemy, na giełdzie chciwość to jest największa, największa jakby wada. I dlatego też, jak już wam pokazywałem yy, na YouTubie, mi się nie wpisało. Jest tyle właśnie tych, yy, tej, tej, tych day tradingów, którzy wam te kursy sprzedają yy, w opisie, a po prostu. Zachęcają was tutaj tymi swoimi autkami, które są w thumbnailach. To jest wszystko słuchajcie, fake to są po prostu parszywi oszuści i no ja ich ani trochę nie szanuję. Możecie mieć na ten temat swoje zdanie, ale według mnie naprawdę, żeby być day traderem, trzeba być naprawdę matematycznym mózgiem, a tutaj jakiś gówniarz 15-letni, na pewno tak nie umie, więc to jest moje zdanie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy z jakiejś strategii korzystacie. Wystarczy samo tak lub nie. Po prostu jestem jakby tego ciekawy. Jeżeli ten filmik wam się podobał, to dajcie subskrypcję, bo to jest na mnie naprawdę bardzo ważne. Oczywiście też polecam wam moje były filmy, tutaj Top Alty na listopad, pokazuję moje portfolio, kryptowaluta z dużym potencjałem. Jak najlepiej inwestować swoje pieniądze właśnie w krypto. To jest bardzo, bardzo fajny filmik. W tym filmiku była, jakby, moja rozmowa, mój taki wywiad z Mateuszem Kara, czyli CEO Ari. Ten również bardzo fajny filmik. A jeżeli chcecie się zmonetyzować, to je macie. Jak bezpiecznie i anonimowo kupić oraz sprzedać kryptowaluty. Także to jest również bardzo, bardzo fajne. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia.